Dażbur. Witamy w 101. odcinku naszego programu Spotkałem Myśliwych. Rozpoczynamy drugą setkę. Dzisiaj jesteśmy w gościnnych progach mojego przyjaciela, którego już znacie z poprzednich odcinków, Marcina Bowoli. Cześć Marcin. Witam. Cześć. Dażbur. Marcin, jak widzieliście, to jest też wspaniały, nie tylko myśliwy, wędkarz. Będziemy o tym opowiadać. Marcin to były mistrz Polski w wabieniu drapieżników. Tu przed nami jest kolekcja jego parostków z dwóch sezonów, tak? Tak, to z dwóch sezonów ostatnio. No ale to będziemy opowiadać, bo ja Marcina prosiłem, żeby opowiadał trochę. Ale jeszcze chcę wrócić do naszego programu setnego. Powiem tylko parę słów, żeby nie nudzić. Ponieważ myśmy się zwrócili w tym programie, ten konkurs, który został ogłoszony, jest adresowany do myśliwych i stażystów. Ale zwrócili się do nas też sympatycy, bo tacy są, nie łowiectwa. Którzy tam myślą po prostu albo no nie chcą być myśliwymi, ale sympatyzują, podobają się to, co my robimy, myśliwi. Więc były takie skargi, oczywiście mówię to żartem, że jak zwykle wszystko dla myśliwych, a dla sympatyków nic. Więc inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Gończego Polskiego, współorganizatora konkursu, postanowiliśmy ufundować 3 dodatkowe nagrody dla miłośników łowiectwa. Czyli ani osób nie będących myśliwymi, ani na stażu. Więc już nie będziemy się bawić w żadne zawiłości tam regulaminowe, bo regulamin się już ukazał, nie będziemy go zmieniać. Tylko na prostej zasadzie, 3 osoby, które się do nas zgłoszą, spośród osób, które się do nas zgłoszą, wystarczy napisać, że chciałbym wziąć udział w konkursie, jestem sympatykiem, wystarczy. A jeżeli ktoś z Was, naszych sympatyków, chce napisać więcej, proszę bardzo. Ale spośród tych 3 osób wybierzemy 3, które zostaną zaproszone na warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego. Teraz jest pytanie, no dobra, ale nie mam psa na przykład, nie? Bo są osoby, które mają psy. To oczywiście z psami. Na koszt organizatora przyjeżdżacie za darmo na te warsztaty. To przyjeżdżacie te osoby, które nie mają, przyjeżdżają bez psa. Bo tak często jest, Marcin, też jesteś psiarzem. Oczywiście, że te osoby, które zaczynają swoją przygodę właśnie z psem, jeżdżą na takie warsztaty, żeby poznać towarzystwo, żeby poznać metody szkolenia. Więc na tej zasadzie zostaniecie zaproszeni na takie warsztaty, czy macie psa, czy nie. Jeżeli nie macie psa, pies wam zostanie jakby użyczony jako towarzysz do szkolenia i przejdziecie cały ten cykl tak, jak myśliwi to robią. Także bardzo serdecznie zapraszamy do udziału konkursu sympatyków łowiectwa. No jest to doskonała okazja na pewno, żeby poznać myśliwych, poznać... Tak, środowisko. Poznać środowisko, nawiązać przyjaźnie, znajomości. To na pewno pomoże w przyszłości. No, słuchaj, z opowieści moich przyjaciół ze stowarzyszenia, zresztą sam byłem świadkiem, bo byłem na tych spotkaniach, wiele osób właśnie po takich warsztatach, wiesz, osoby, które nie były myśliwymi, ale chciały po prostu ze swoimi psami przyjechać, nagle, wiesz, idą na staż, stają się myśliwymi i tak to jest, nie? Więc serdecznie zapraszamy, no przepraszamy, że wcześniej tej oferty nie było, ale naprawiamy błąd, a teraz wracamy już do naszego wątku. Także jakby rozpoczynam moją taką bieszczadzką kolejną trasę właśnie od Marcina, chociaż tu nie są Bieszczady, bo to jest jakby... Końcówka Beskidu. Tak, ale to są Karpaty już właściwie. Przedmurze Bieszczad. Tak, no my jesteśmy między tym pasmem, tak jak kiedyś mówiłem, na południu Przełęcz Dukielska, Beskidy przechodzą w Bieszczady, a tutaj my w tej chwili jesteśmy w paśmie Pogórza Strzyżowsko-Dudnowskiego. Także ja przyjechałem dzisiaj do Marcina. Jutro rozpoczynamy taką też, bo tu jestem u Marcina, będę 2 dni. Będziemy polować i na lisa, ale też na kormorany. Znaczy to jest odstrzał redukcyjny, ale to już opowiesz ty. Będziemy tutaj pomagali na prośbę Polskiego Związku Wędkarskiego, który dzierżawi te obwody rybackie w tym okręgu. Od kilku lat naprawdę borykają się koledzy wędkarze z olbrzymim problemem inwazji kormoranów. Przylatują tutaj setki ptaków, powodują ogromne zniszczenia w rybostanie, dziesiątkują populacje szlachetnych ryb, które są objęte ścisłą ochroną. Zjadają nie tylko duże pstrągi, duże lipienie, świnki, wrzany, klania, ale zjadają te ptaki również głowacze, strzeble, śliże, babki. Czyli ściśle chronione ryby. To są ryby ściśle chronione, które no, również stanowią bazę pokarmową dla innych dużych ryb, dla głowacic na przykład. Także ten rybostan rzek Podkarpacia, szczególnie rzek górskich, rzek szybkich, ale płytkich, bardzo łatwych do polowania dla kormoranów,
jest naprawdę bardzo mocno zagrożony, jest przetrzebiony i dalsze utrzymywanie takiej populacji kormoranów, które zjadają naprawdę niesamowite ilości ryb, jest, no, można powiedzieć, zabójczy. Jest ciosem w gospodarkę rybacką, jest ciosem w doskonałe plany zarybieniowe, jest ciosem w wiele gałęzi, bo tutaj przyjeżdżają wędkarze z całej Europy. Sam to jest mekka wędkarstwa muchowego. Jest to przepiękna górska rzeka. No niestety w związku z nalotami kormoranów tych ryb, pstrągów i lipiek. Ale Marcin, to nie tylko sam przecież. Nie, oczywiście będziemy nad Wisłokiem, będziemy nad Wisłoką, zobaczymy może na inne rzeki. No co, ja ci przerwę, bo ty tak opowiadasz, ale ty odpowiadasz też i jako myśliwy, i jako wędkarz. No tak, ja pierwsza moja taka miłość to jest oczywiście wędkarstwo, ale gdzieś łowiectwo zawsze tliło się we mnie. Wiadomo, że nie jest to takie łatwe, zwłaszcza jeżeli nie pochodzi się z rodziny łowieckiej, nie ma się tego zaplecza, ojca, brata, wujka. Mhm. Także wędkarstwo było pierwsze, stąd te znajomości, stąd też uczulenie i wrażliwość na ten problem. Ale słuchaj, ale o tym będziemy opowiadać już nad wodą, nie? Nad Sanem, nad Wisłokiem, bo... Tylko to będzie dobry czas. Tak, tylko że tu trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że to jest odstrzał redukcyjny. Tak, to jest odstrzał w oparciu o decyzję dyrektora ochrony środowiska, który po przeanalizowaniu stanu liczebnego populacji ptaków wydaje decyzję określającą ilość ptaków, które można odstrzelić. A my to chcemy pokazać w programie po prostu nie jako taką czystą ciekawostkę, tylko na zasadzie, że no, mówiliśmy o tym też już wielokrotnie, że jak coś się dzieje, to wtedy tak. Bywa bardzo często, że myśliwy jest zły, ale jak coś się dzieje, to wtedy co zrobić? Do myśliwego, do myśliwych. No nie ma możliwości innej zredukować liczby tych ptaków, jak wykonać odstrzał. Powiedz jeszcze, jakie wy tutaj, bo ty mi opowiadałeś tak poza kamerą, jakie wy tu obserwujecie stada tych ptaków? My tutaj tak naprawdę mamy bardzo dużo tych ptaków. Na Wisłoku, w Krośnie i okolicy jest około 100 kormoranów. Natomiast na Sanie, na tym naszym krośnieńskim Sanie, znaczy okręgu krośnieńskiego, jest w zależności od roku, ale przylatuje nawet 400-500 ptaków, więc jest to potężna ilość. Natomiast w okręgu przemyskim to już są 2000. Także to są no, niewiarygodne ilości. To cała gospodarka rybacka bierze łeb wtedy, bo to, ale to oczywiście nie ma sensu. Biorąc pod uwagę taki fakt, że kormoran zjada od pół do kilograma ryb dziennie, no proszę sobie wyobrazić, że on każdego dnia musi zjeść całkiem sporą rybę. To opowiadamy właśnie, to będziemy to opowiadać już tam na miejscu nad rzekami, zobaczymy jak to wyjdzie, jak spróbujemy pokazać właśnie taką technikę po tutaj myśliwi miejscowi, którzy biorą w tym udział, opowiadają w ogóle na czym to wszystko polega. A jeszcze teraz wracam, bo tak jak mówię, jestem u Marcina dwa dni, potem wyjeżdżam do Zagórza, jadę do Ustrzyk, do Soliny, ale to zobaczycie w kolejnych odcinkach naszego programu, także już bardzo serdecznie zapraszam. Ja bardzo dziękuję Marcinowi za gościnę, bo tam u góry mam swoje wyrko tak zwane, tu się mogę zatrzymać. Marcin jest super, super gościnnym człowiekiem, przede wszystkim doskonały myśliwy, tu nie ma słowa przesady w tym. Nie podaremno, tak mówiąc po naszemu, są te parostki tutaj, bo chciałbym, żebyś poopowiadał o tym, to nie tylko o tych pięknych trofeach, ale też takich niuansach dla tych młodszych myśliwych, bo mamy też takie prośby, żeby pokazać, na czym polega ocena wieku. Potem też prosiłem Marcina, żeby trochę powiedział o swoich obykach, no bo też ma się czym pochwalić. Jeszcze dodam, że Marcin brał, teraz chyba już nie bierzesz udziału w konkursie w Zagórzu. Nie biorę z osobistych powodów. No, ale brałeś. I nawet był tak, myśmy to opowiadali, był taki incydent, że tam byłeś mocno poturbowany w gipsie, ale pomimo tego wygrałeś ten konkurs. Udało się wtedy. Przypomnij jeszcze, w jakim kole polujesz? Łowieckim. Ja poluję w kole krośnieńskim, jest to ponowa krośnieńska, aczkolwiek często korzystam z gościnności. Chciałbym tutaj podziękować kolegom z koła Barzan Brzozów, tam gdzie pracuję, i kolegą z koła Zacisze Krosno, ponieważ też tam mam odstrzały, w związku z tą moją pasją wabiarską, tam poluję bardzo często na lisy. A my jesteśmy teraz niedaleko Krosna, w takiej bardzo urokliwej miejscowości, ale ta miejscowość niech zostanie urokliwą.
Także tutaj jest siedziba, tutaj mieszka Marcin. Ale ja bym chciał teraz już wracamy do tych czystych łowieckich. Aha, jeszcze widzisz. A klub wędkarski? Znaczy koło wędkarskie, jak się nazywa? Moje koło to jest koło wędkarskie numer 1 w Krośnie. Nie ma ono jakiejś nazwy, ale jest to koło, jest to jedno z największych kół tutaj w okręgu krośnieńskim. Liczy ponad 600 członków. 600 osób? Tak, w kole wędkarskim. No tak pomyślę, że takie koło dużo. Łowieckie, nie? Ale to by się wszyscy po... nie wiem co by było. To by był problem z zapisaniem się. Do lasu. Tak. Teraz jeszcze Marcin powiedz trochę o łowisku. Co wy tu macie za zwierzynę? Słuchaj, w naszych łowiskach mamy naprawdę bardzo dużo zwierzyny. Mamy bogaty skład tej zwierzyny. Mamy góry na południu, mamy tutaj pogórze na północy. Przez środek mamy dolinę, więc mamy i zwierzynę drobną, mamy dobre stany bażanta, mamy sporo lisów, na które tak bardzo lubię polować. Niestety coraz mniej kuropatw i coraz mniej zajęcy, mimo że na nie nie polujemy od wielu lat. Mamy dziki, no i mamy przepiękne karpackie jelenie. To... No słuchaj, jutro rano ruszamy na lisy. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj gościnnie u kolegów w kole Zacisze Krosno na zaproszenie kolegi Grzegorza. Polujemy w łowisku haczów. Są tutaj przepiękne tereny. Jest dużo uprawy wierzby energetycznej, która co prawda jest wyłączona z polowania na żądanie właściciela. Aczkolwiek tutaj nie będziemy tam nigdzie wchodzili. Natomiast z tego co mogłeś zauważyć, mamy bardzo, bardzo dużo śniegu. Prawie w kolano miejscami. I z tego co ja zauważyłem, lisy niezbyt chętnie chodzą, ponieważ jest im bardzo, bardzo trudno. Natomiast mamy tutaj właśnie dużo wierzby, mamy młodniki i te lisy na pewno będą teraz w młodnikach, ponieważ tam no, nie ma śniegu, mają naturalną osłonę. Jest im dużo łatwiej polować, bo tutaj jeszcze pod śniegiem mamy warstwę 2 cm lodu. Bardzo trudne warunki, zwłaszcza dla zwierzyny drobnej. I dlatego podeszliśmy w takie miejsca, tutaj po prawej stronie mamy młodnik, naprzeciwko mamy nas młodnik i wierzbę i być może uda nam się, chociaż no nie będzie to łatwe, wyciągnąć lisa po prostu z tych dziennych ostoi, tam gdzie on poszedł teraz na spoczynek, także zobaczymy. Mamy też... A tu wszędzie świeże dziki? Mamy tutaj tak, z nocy świeżo pobuktowane dzikami, one też na pewno tutaj w którejś z tych upraw wierzby będą spały, także może uda nam się coś zobaczyć. Przypomnij jeszcze, z jaką bronią polujesz? Poluję z automatem śrutowym, to jest Browning Maxus. Mam zamontowany kolimator, który umożliwia szybkie, praktycznie bezbłędne strzelanie, ponieważ wiadomo, jest to zwierzyna często w ruchu. Także no, dodatkowo zaleta, że można oddać kilka strzał. A Marcin, parę słów jeszcze o wabikach. Wabiki, no to dzisiaj będziemy wabić na niezawodnym predatorze od Gunbrokera, od Maćka Leśkiewicza. Mamy tutaj francuską myszkę i mamy mini Nordika. Zobaczymy. Problematyczne może być, bo jest pewnie z 10 stopni mrozu, więc tutaj stroik będzie zamarzał, ale zobaczymy jak to będzie, mam nadzieję. A ja chciałem, Marcin, ja Ci chciałem podziękować za kamerę, za zaproszenie, za to, że znowu mogę u Ciebie gościć. Także dzięki serdeczne. Nie ma problemu. Trochę śniegu dosypało i lisy naprawdę mają ciężko. No ale mam nadzieję, że nasz pech z zapomnieniem zimowej czapki obróci się w łowieckie szczęście i może uda się nam tutaj coś zawabić. Także zaczynamy. Już był pierwszy lis.
niestety mamy bardzo niekorzystne warunki, bo wiesz, bo wieje. Po wabieniu zaraz bażanty tam w tej uprawie wikliny dawały znać. Mówię, kurczę, pewnie idzie lis, bo tak jak wcześniej kiedyś wspominałem, bardzo często ptaki pierwsze alarmują zbliżające się niebezpieczeństwo. No i przyszedł lisiar. Tylko niestety, no jest bardzo, bardzo mocny wiatr. Kręci tym wiatrem tutaj i no i nie udało się go przywabić tak, żeby można było strzelić. Zasapałem się, ale tu widać, jak to wygląda dla zwierzyny. Sarny się chciały przebić do trawy. Jest cała skorupa lodu. Są straszne warunki dla zwierzyny. Idziemy dalej. Jeden lis był, ale nas zwietrzył. Cały czas szukamy lisów. Zmieniamy pozycję. Ja jestem, jak mówiłem, pierwszy ranek tutaj u Marcina, ubrał mnie w taki strój. Także jednego lisa widzieliśmy, ale wiatr był zły. Teraz idziemy, szukamy następnych, chociaż warunki są fatalne. No. No niestety, za pierwszym wabieniem udało nam się przywabić lisa, ale to było za daleko, to jakieś 130 metrów. Warunki są takie jak widać, minus 11 stopni, wieje bardzo mocno, jest bardzo dużo świeżego puchu i lisy tak naprawdę bardzo, bardzo słabo idą w takich warunkach, ponieważ no, jest to dla nich bardzo ciężkie, jest tu im się trudno bardzo przebić. Zauważyłem to już na poprzednim śniegu, kiedy było też mnóstwo świeżego śniegu, lisy kompletnie nie reagowały. Miałem taką jedną zabawną sytuację, że w trakcie wabienia myślałem, że to idzie zając do mnie, bo po prostu lis nie sznurował tak, jak ma to w swoim zwyczaju. Natomiast dosłownie kicał. No, byłem do końca przekonany, że to jest zając, a ludzie, którzy zaczynają wabienie, bardzo często niestety mylą się czasami i uznają, że to lis, a to bardzo często zające tak fajnie reagują na wapna, kniazienie. I nie strzeliłem tego lisa. Ponieważ dopiero jak dostał wiatr, jak już odchodził, to zorientowałem się, że to nie jest jednak zając, tylko lis. Także no, mamy tutaj bardzo, bardzo trudne warunki, bardzo dużo śniegu. Po prostu lisy nie reagują, nie chodzą. Wracamy do chałupy odpocząć. Wracamy, prysznic, śniadanie i jedziemy na drugą turę. Tutaj za plecami jaka to rzeka? Morwawa. Morwawa? Tak. A rybki też są? Są, jest tutaj sporo ryb, jak oczywiście na taką górską, płytką rzekę. Są strągi, są klenie, są świnki, ale niestety jest ich coraz mniej, bo mamy plagę kormoranów. O czym żeśmy mówili i spróbujemy na nie zapolować, a to jestem ja. Tadeusz Bieczewski, mam już dosyć, nie wiem ile kilometrów dzisiaj przeszli. Bardzo dużo. Lisa widziałem. Nie wiem, czy oko kamery złapało, wątpię, bo był dosyć daleko, ale i widać cały czas, jest bardzo silny wiatr, to co Marcin mówi, te lisy nas obchodzą. Tak, lisy nas obchodzą, jest tutaj naprawdę bardzo trudno. Teraz też na 100% mieliśmy lisa, bo przeszedł od nas 100 metrów. Było świeże przejście, zaciągnięty jeszcze delikatnie śnieg, nieprzysypany. Także, no niestety, za trudne warunki dzisiaj. No i dzień, trochę nie moja pora, jak na wabienie. No ale próbowaliśmy. Fajnie, strój do sklepu. Do Biedronki zjechaliśmy. Ale próbujemy, powiedziałem Marcinowi, że nie wyjeżdżam, jak nie będę miał lisa w kadrze. Także zobacz. Musi mieć długi urlop, albo niech robi co chce. W każdym razie. Ale tropów jest mnóstwo. Są tropy, są tutaj lisy, ale no mówię, to troszkę trudne warunki. A jeszcze nie zapominajmy, bo jest godzina 10, nie jedliśmy śniadania. No nie, no śniadanie to jest. Także chyba będzie obiad, kolacja, jak dojdziemy do samochodu. Ale wczoraj na kolację Marcin zrobił przepyszne ziemniaczki z kominka. Nie? Może to nie były z ogniska, ale naprawdę czuć ten dym, to wszystko. Bo to w piekarniku też możesz zrobić, ale to nie jest to. Nie, nie. Tutaj czuć ten dym, coś wspaniałego. Tadek jest tani w utrzymaniu. Naje się kartofli z kominka. Mówi, że mu smakują jak diabli. Nawet bez soli. Także pewnie ale, do końca pobytu. Ale słuchajcie, mamy tak, mamy bigos z jelenia i mamy dzika w miodzie. Także do tego kartofelki. No, mamy jeszcze u mnie w lodówce dużo innych dobrych rzeczy, ale
a też w domu. To koncentrujmy się na polowaniu. Auto jeszcze trochę. Ruszamy. Szukamy lisa. Jest tu Marcin Szczelow, ale mówisz, że za daleko. Chyba lis poszedł, a pies też odpuścił. Szukaj! Już widzisz, teraz na niego weszło. Podłużyliśmy ją na trobi, ale on nie widać, żeby był sfarbowany, chociaż nie. Postrzale się. Przygiął tak. A potem go dociągałeś tym piskiem myszy, nie? Tak, tak, tak. On ładnie szedł na tą mysz. Widziałeś, reagował idealnie. Ale ma coś takiego, wiesz, że po prostu trudno mi to jakkolwiek opisać, wiesz. Ona idealnie chodzi po tych lisach. Ona jest nauczona, ona jak zobaczy, nie odpuści. Tutaj, nie wiem, czy zauważyłeś, ona mocno się przewróciła przed tym lisem. Aha. Bo zapadła się po prostu w tym kopnym śniegu. To znaczy w pewnych momentach się jakby rozprasza. Tak, i wiesz, zapadawno stwierdziła, że nie ma szans, no nie, nie ma kompletnie, wiesz, lis szedł górą, ona szła, ona się cała zapadała. Powiedz, ile przez taką noc, jak miałeś farta, strzeliłeś lisów? O, dużo, bardzo dużo. No tak, powiem ci tak, miałem takie noce, że udało mi się zawabić a 20 spokojnie lisów, no nie? Nie, oczywiście wiesz, skuteczność nigdy nie jest 100%, no nie? No to wiadomo, że nie. Bo tak jak dzisiaj widzisz, na początku zrobiliśmy dwa błędy. Teraz no, ten był strzelany. O, to jest on. Ten był strzelany. No, to jest coś. Ale trochę było za daleko. Tak, nieraz się zdarzało, 7, 8 za jedno wyjście, to już takie naprawdę dobre wyniki, ale 4, 5 to wiele razy. Widoczność jak w dzień, polujemy na lisy, kolejny wieczór, Marcin wabi. Dzięki. Lis został strzelony w końcu. No już, ja już naprawdę miałem stresa. Mówię, no kurczę, wabimy, lisów jest sporo, lisy praktycznie we wszystkich miejscach gdzieś się pokazywały. O kurde, padło. Ale no dopiero pod sam koniec udało się strzelić. Ile dzisiaj widzieli? 3 czy więcej? Więcej? Więcej, no, więcej. Widzieliśmy tutaj w tym miejscu, widzieliśmy 2, ten trzeci, obok niego był. Grzesiek strzelał do 5, ja widziałem 6. I jeszcze kuna. I kuna. 6 lisów i kuna. No to fajne polowanie. To co, panowie, dasz bur? Dasz bur.